podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Zdecydowanie pierwsza faza cyklu, tak jak powiedziałam, ten początek to jest moment, kiedy praktycznie nic się nie dzieje. Czyli my jesteśmy taki konstans, tak? Jeżeli jest taki, zdrowy, taki stoicki, taki zen trochę. Taki zen, tak? No z jednej strony poleżałybyśmy sobie trochę, no bo nie jest to zbyt fajna opcja, że no gdzieś tam ta krew z nas wypływa, czy tutaj odbywa się ten proces krwawienia. Natomiast generalnie ilość hormonów pozwala na to, żeby trenować, żeby wyjść z domu. To jest kwestia też naszego tutaj zaangażowania, też nastawienia. Wszystko jest okej, tak jakby nic tutaj się takiego strasznego nie dzieje. Później jesteśmy dosyć produktywne, bo nasz organizm jest mocno produktywny. On się przygotowuje do silnego procesu, jakim jest owulacja. W związku z tym, jeżeli chodzi o produktywność, to ta pierwsza faza cyklu, czyli te pierwsze, powiedzmy, 12 dni, to jest naprawdę taki czas, kiedy pracujmy sobie, umawiajmy się na spotkania, estrogen, znowu lepszy wygląd, lepsza płodność. W związku z tym to ciało nam daje sygnał, że spokojnie możemy wychodzić z domu. Potem jest szczyt, czyli owulacja. I to jest ten moment, kiedy kobiety bardzo często notują taki obraz, że im się nic nie chce, że one nie chcą się z nikim spotykać, że one nie chcą nic planować, nie chcą iść na trening, bo ich ciało jest w najgorszym takim momencie, jeżeli chodzi o płodność, w największym szczycie. W związku z tym cała nasza energia skupia się wokół tego, żeby zostać zapłodnioną, czy chcemy, czy nie. Mam dużo podopiecznych, które komunikują, bo mówią, że jeżeli wyczuwają swoją owulację i czują, że to jest ten moment, czy też notują jakby te objawy gdzieś tam w aplikacji, czy na kartach monitoringu cyklu, to mówią, że to jest moment, kiedy nawet potrafią stać, myć zęby i czują najwyższe libido w swoim cyklu. Że czują, że po prostu ich ciało całe woła o to, żeby no, doszło do tego zapłodnienia. Przede wszystkim słowo, które chciałabym kobietom wprowadzić i które uczę, tak naprawdę sama się tego uczyłam, bo uwierzcie mi, że jakby swój cykl menstruacyjny, który był takim królikiem doświadczalnym, naprawdę przewałkowałam co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt razy, żeby spisać to wszystko od A do Z, jeżeli chodzi o dni cyklu. I każdy dzień myślimy, że będzie taki sam. Natomiast nasz organizm zmienia się, zmieniają się jego potrzeby w zależności od tego, w której fazie cyklu jesteśmy, w którym dniu cyklu jesteśmy. W związku z tym dajmy sobie spokój w tą owulację. Nie pakujmy się w jakby najważniejsze spotkania wtedy, kiedy całe nasze ciało krzyczy od gdzieś tam od wewnątrz, że to jest szczyt naszej płodności i jedyne co, to po prostu chciałybyśmy odpocząć albo no po prostu pełnić tą funkcję reprodukcyjną, jakby to nie brzmiało. Natomiast druga faza cyklu, ja ją często dzielę jeszcze na dwie, w zależności od tego, z jaką kobietą pracuję. Jeżeli mam do czynienia z taką kobietą, która raczej mało się stresuje, raczej obserwuje swój cykl, bo na przykład stara się o dziecko, jest dla siebie łagodna, to raczej gdzieś tam ten PMS, to jest powiedzmy ostatnie 4-5 dni, może nawet nie wystąpi. Natomiast jeżeli mam kobietę pracującą na wysokich obrotach, to najczęściej cała ta druga faza cyklu, od owulacji nawet do końca, uwierz mi, że są takie kobiety, to jest jedno wielkie cierpienie. Ja osobiście bardzo sceptycznie podchodziłam do tego i mówiłam, jak to mam mieć tylko 14 dni w miesiącu na to, żeby być produktywną, tak? Przecież to jest w ogóle, nie da się tego zrobić, ale uwierz mi, Karolina, że kiedy przysiadłam do tego i powiem, dobra, skoro wykorzystałam już wszystkie metody i jedyna, jakiej nie wykorzystałam, to jest właśnie ta, do której jestem najbardziej sceptycznie nastawiona, no to spróbuję. I w momencie, kiedy ja ustawiam sobie spotkania, nagrania, nie wiem, pracę z ludźmi w gabinecie, w te dni, kiedy faktycznie jestem do tego, jakby najbardziej pretenduję mój cykl menstruacyjny, naprawdę może to zabrzmieć no tak bardzo, bardzo błaho, no bo kobiety, kto może sobie na to pozwolić, ale ja jestem efektywna 3 razy bardziej, bo ja potrafię siąść i w te dni wykonać dokładnie to, co ja potrzebuję zrobić, niżeli takie cykle, kiedy tu nie planowałam nic, bo się czułam super, więc wybierałam wycieczki, kino, wyjście ze znajomymi, a w drugiej fazie cyklu po prostu wybierałam kanapę i leżałam ze łzami w oczach, że muszę skończyć dietę, a moja wena się kończy. Czy ja już jestem jako dietetyk wypalona zawodowo? Nie. Po prostu jestem w drugiej fazie cyklu, jestem przemęczona tym, że tam nic nie zrobiłam i wszystko kumuluję sobie na tą fazę, co nie trzeba. W związku z tym fajnie jest na przykład zaplanować sobie, że w pierwszej fazie cyklu robimy najważniejsze spotkania, najważniejsze, nie wiem, podcasty, jakieś wyjścia i tak dalej. Coś, co jest nam najbardziej potrzebne w pracy. A druga faza cyklu to jest ta, kiedy możemy sobie coś odpuścić albo usiąść w domu z kocem i zmontować, pomyśleć. Wtedy troszkę wolniej myślimy, trochę wolniej nam się chce, trochę bardziej myślimy o rzeczach, które są no niezwiązane jakby z naszą pracą zawodową, tak? Z tym, że jakiś proces się nie udał. Nasz organizm też wyczuwa to, tak? I mówi, słuchaj, no Karolina, Emi, proces się nie udał, tak?
to było trudne. To było dla mnie trudne 14 dni, kiedy ja musiałem rozwijać to, co miało zostać zapłodnione, a teraz no nie udało się, tak? Bądź ze mną trochę smutna i daj mi 2 dni odpoczynku, bo muszę Cię przygotować znowu na ten proces. I on się tak dzieje cyklicznie. Wiesz, to jest mniej więcej tak, jakbyś w przeciągu miesiąca miała wszystkie pory roku. Mhm. No wyobraź sobie, jak my się dziwnie czujemy w momencie, kiedy mamy jednego tygodnia wiosnę, lato, jesień, zima. Człowiek jest po prostu rozstrojony. Co akurat nie jest rzadkością obecnie. Ostatnimi czasy, no to prawda. Więc tutaj naprawdę to jest tak, jakbyśmy miały no, jednego miesiąca 4 pory roku i musiały się do tego przystosować. Czyli wyciągamy kartony z takimi ubraniami nigdy nie wiemy, co nas czeka. W związku z tym to samo się dzieje z naszym cyklem, jeżeli my nie chcemy z nim działać. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.